Czarny piątek na lubuskich drogach. Szczegóły za moment. Agata Sendecka, dzień dobry. Oglądają Państwo informacje lubuskie, a zaczynam od skrótu tego, co za chwilę. Tematy dnia. Pato streamer z Gorzowa. Nie wiem, czy ludzie po prostu potrzebują oglądać takich obrazków. No dla mnie jest to patologiczne zachowanie. On jest psychopatą, ludzi wyzywa, obraża. Powietrze w Żarach pod kontrolą naukowców. Jest to system innowacyjny, jest to system bardzo zaawansowany i oparty na bardzo silnych podstawach naukowych. Międzynarodowy Dzień Wyszywanki. One są takim talizmanem i oni chronią nas od wszystkiego złego. Jedna osoba zginęła na miejscu, a dwie zostały ranne. Do śmiertelnego wypadku doszło rano na drodze krajowej nr 22 w okolicach Krzeszyc. Oprócz policji i ratowników medycznych do akcji wysłano dwa zastępy Straży Pożarnej z Sulęcina i zastęp ochotników z OSP Krzeszyce. Na miejsce wezwano też śmigłowiec. Na 10 kilometrze drogi krajowej nr 22, skrzyżowanie Podgórze koło Krzeszyc, doszło do śmiertelnego wypadku. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, marki Dacia oraz Peugeot. Niestety jednego z kierowców, mowa tutaj o kierowcy Daci, nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Poniósł on śmierć na miejscu. Funkcjonariusze działali tam pod nadzorem prokuratora, aby ustalić przebieg oraz okoliczności tego zdarzenia. Na czas prowadzonych czynności droga była zablokowana. A to nie jedyna tragedia na naszych drogach. Po południu na Starej Trójce koło Zawady motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Zginął motocyklista. Dawid G. z Gorzowa od kilku lat nagrywa i publikuje w internecie wulgarne i pełne agresji filmy. Najczęściej robi to pijąc alkohol. Teraz mężczyzna swoją agresję przenosi w świat rzeczywisty. Animalsi odebrali mu już zwierzęta, które miał pod opieką. Co gorsza, patostreamer grozi też ludziom. Sprawą zajął się Artur Szymczak. Co masz jeszcze? Psa masz? Co jeszcze masz? No i wszystko. Gdzie Scott? Po interwencji w asyście strażników miejskich inspektorzy Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Azyl odebrali Dawidowi G. psa i kota. Odchody i smród w mieszkaniu wskazywały na to, że czworonogi nie wychodziły na dwór. Filmy nagrane i opublikowane w internecie przez Dawida G. sugerują też, że znęcał się nad zwierzętami. Złe traktowanie zwierząt to tylko część problemu. W wulgarnych materiałach publikowanych przez patostreamera nie brakuje gruźb wobec różnych osób. Mężczyzna odgraża się nawet swojemu dziecku, gdy tylko się urodzi. Niestety, takie zachowanie znajduje w internecie przychylność. W lokalu, w którym mieszka Dawid G., na ścianie napisany jest jego numer telefonu. Gdy mężczyzna nagrywa swoje filmy, pokazuje go i prosi oglądających o wpłacanie pieniędzy, najczęściej na alkohol. Nie wiemy, jakie to są kwoty, no ale skądś ten pan pieniądze czerpie, żeby dalej mógł spożywać alkohol. Nie wiem, czy ludzie po prostu potrzebują oglądać takich obrazków. No dla mnie jest to patologiczne zachowanie. Nie powinniśmy czegoś takiego promować, nie powinniśmy czegoś takiego akceptować. Tak zwany proboszcz na TikToku, on jest psychopatą. Ludzi wyzywa, obraża, grozi dzieciom, że pozabija. Rzeczywiście, Dawid G. jest agresywny nie tylko w internecie. Sąsiedzi skarżą się, że mężczyzna zastrasza ich i grozi, że zrobi im krzywdę. Słyszałem, że jest agresywny, nie? Że tam do dzieci się jakoś zbliża, takie rzeczy, nie? Pan się nie boi swoje dziecko? Pilnuję. No nie chciałbym go teraz na swojej drodze spotkać, nie? Rozumie pan. Ale no... Nie powiedział, nie chciałbym, żeby tutaj mieszkał na pewno. Nie? O tych wszystkich problemach z Dawidem G. doskonale wie zarządca budynku. Potwierdzam jakby te wszystkie sytuacje, które mają miejsce obecnie na jednym z naszych budynków socjalnych i te groźby, które są kierowane w stosunku do współmieszkańców tego budynku. Podobne sytuacje miały miejsce w poprzednim miejscu zamieszkania, aczkolwiek aż tak mocno nie eskalowały. Sprawą Dawida G. zajmują się policjanci. Niektóre sprawy śledczy skierowali już do sądu. Kolejne dochodzenia są w toku. Mieliśmy kilka zgłoszeń, kilka sytuacji. Pewne postępowania są jeszcze prowadzone, w związku z tym o szczegółach na ten moment mówić nie mogę, ale te, które były prowadzone, kierowane do sądu, dotyczyły między innymi zakłócania porządku publicznego czy też gruźb. Próbowaliśmy skontaktować się z Dawidem G., ale nie zastaliśmy go w domu.
Dawid G. oczekuje na kolejną sprawę sądową. Jak mówi dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, być może wymiar sprawiedliwości zdecyduje o badaniu psychiatrycznym patostreamera. Artur Szymczak, Informacje Lubuskie. A więcej o patostreamerze z Gorzowa powiemy w magazynie reporterskim. Ten program u nas we wtorek o godzinie 18. Aż 25 strażackich zastępów przez kilka godzin gasiło pożary w rejonie Gorzowa. Prawdopodobnie doszło do serii podpaleń. Ogień pojawił się przed południem w lesie w rejonie Santocka, a zaraz potem w kolejnych punktach na terenach popoligonowych od strony ulic Myśliborskiej i Słowiańskiej aż do Żwirowej. Akcję strażaków znacznie utrudniał silny wiatr. Sytuacji nie poprawia też fakt, że w lubuskich lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego i leśna ściółka jest sucha jak pieprz. Żeby opanować żywioł, wezwano dwa samoloty gaśnicze. Dzięki ich pomocy ogień udało się przytłumić i mogli wkroczyć strażacy, powiedział nam rzecznik gorzowskiej komendy. Strażacy przypuszczają, że mogło dojść do podpaleń. Powietrze w żarach będzie pod ścisłą kontrolą. To dzięki nowemu systemowi monitorowania zanieczyszczeń, nad którym pracowali naukowcy z Uniwersytetu Zielonogórskiego i firma Integrale IT. Dotychczasową stację analizującą jakość powietrza zastąpi 15 urządzeń, pozwalających sprawdzać wszystkie parametry na bieżąco. Nowy system monitorowania powietrza w żarach to fenomen na skalę Polski. Nigdzie indziej nie ma tak innowacyjnego rozwiązania. Zbudowany został system polegający, czy zawierający w sobie również model matematyczny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, co jest bardzo unikalne, na pewno w skali kraju, a być może nawet w skali Europy. Także jest to system innowacyjny, jest to system bardzo zaawansowany i oparty na bardzo silnych podstawach naukowych. Zastosowany matematyczny model pozwala na oszacowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, czyli stają się one widoczne nie tylko w miejscu pomiaru. Generalnie wszystkie metody prognozowania czy przewidywania pewnych wartości poza punktami obserwacyjnymi opierają się na prostej zasadzie, na tym, co każdy z nas robi na co dzień, czyli na uśrednianiu. Dzięki takim rozwiązaniom można nie tylko śledzić jakość powietrza w czasie rzeczywistym, żarskie służby będą mogły zlokalizować ewentualne przyczyny zanieczyszczeń. On był głównie po to zbudowany, abyśmy my mogli w końcu postawić diagnozę. Tak naprawdę diagnozę i żeby te wyniki pomiarowe były wynikami rzeczywistymi i oddawały tak naprawdę faktycznie to, co się dzieje w tym powietrzu. Zastosowany system opiera się na 15 czujnikach. System jest modułowy, łatwo rozbudowywalny, niskokosztowy. Również ma cechy innowacyjne ze względu na zbieranie danych, ponieważ model, który został zaimplementowany, jest modelem opartym o czujnik referencyjny. Jakość powietrza w interesującym go miejscu przez stronę internetową będzie mógł sprawdzić każdy z mieszkańców Żar. System został opracowany i zbudowany w ramach projektu Żary tu chce żyć, finansowanego z pieniędzy unijnych. Kosztował blisko 2,5 miliona złotych. Czekali na nią 60 lat i wreszcie jest. Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej imienia Orła Białego w Lubieszowie, to w gminie Nowa Sól, została dziś oficjalnie otwarta. Korzystać z niej będą mogli nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy gminy. Nowoczesna sala sportowa, bogato wyposażona siłownia i dwie szatnie z łazienkami. Uczniowie szkoły podstawowej w Lubieszowie mogą już korzystać z nowo wybudowanej hali sportowej. Zastąpi ona piwniczkę, w której dotąd odbywały się lekcje wychowania fizycznego. Na nową halę szkoła czekała kilkadziesiąt lat. Udało się teraz. Uczniowie nowym budynkiem są zachwyceni. Tutaj mamy ten kosze do koszykówki, ten będziemy mogli w piłkę ręczną, pewnie też dodadzą bramki i będziemy w nogę grać. Bardzo się cieszę, że będziemy mieli nową salę, bo tamta sala w szkole była mała i tak ciężko było nam brać udział w zabawach i na przykład w grach takich, na przykład jak siatkówka i piłka nożna. Hala została tak zaprojektowana, wybudowana i wyposażona, aby ćwiczenia i zajęcia mogli w niej prowadzić najmłodsi uczniowie i dorośli mieszkańcy.
Przede wszystkim zyskujemy prawidłowo przeprowadzone lekcje wychowania fizycznego na pełnowymiarowej sali gimnastycznej, bardzo dobrze wyposażonej, bardzo dobry sprzęt. To jest sala na miarę XXI wieku, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Uczniowie będą z tej sali korzystać oczywiście w godzinach lekcyjnych, a po godzinach lekcyjnych dostęp do sali gimnastycznej będą również mieli nasi mieszkańcy. Nowa sala gimnastyczna powstała przy szkole tuż obok Orlika. Kosztowała ponad 5 milionów złotych. Prawie 3 miliony to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 80. rocznicę zakończenia bitwy pod Monte Cassino mieszkańcy Bytomia Odrzańskiego spotkali się przy grobie jednego z uczestników walk we Włoszech. Po wojnie zamieszkał on w Bytomiu Odrzańskim. Po śmierci został tam pochowany. Hejnał mariacki, odegrany przy grobie kanoniera Mateusza Sztynyka, to symbol i hołd oddany wszystkim polskim żołnierzom walczącym pod Monte Cassino. Można go było usłyszeć 18 maja 1944 roku na gruzach zdobytego klasztoru. Został on zagrany przez plutonowanego Emila Czecha 18 maja w dniu zdobycia pod Monte Cassino. W rocznicę zakończenia bitwy o klasztorne wzgórze hołd kanonierowi Sztynykowi oddali współcześni artylerzyści z 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie. Kanonier Sztynyk jest bliski sercu żołnierzom 5. Lubuskiego Pułku Artylerii, chociażby z tego względu, że walczył w szeregach 5. Wileńskiego Pułku Artylerii, którego nasz pułk dziedziczy tradycję. W uroczystości uczestniczyła najbliższa rodzina kanoniera Sztynyka. Jestem dumny z ojca, że walczył pod Monte Cassino. Chciałem wszystkim uczestnikom podziękować, którzy przybyli na uroczystość. Na bytomskim cmentarzu spoczywa wielu polskich weteranów z czasów II wojny światowej. Wszystkimi grobami opiekują się mieszkańcy. Ostatnio odnaleźliśmy tutaj powstańca warszawskiego. Mamy kanoniera Mateusza Sztynyka, uczestnika bitwy o Monte Cassino. Mamy Emila Wałukiewicza, który służył w 304 Dywizjonie Bombowym. Mamy żołnierzy 1. i 2. Armii Wojska Polskiego. Mamy żołnierzy Armii Krajowej, batalionów chłopskich. Staraniem mieszkańców Instytut Pamięci Narodowej wpisuje do rejestru weteranów walczących o wolną Polskę kolejne groby. Nowa plakietka została zamocowana na mogile żołnierza kampanii wrześniowej Józefa Szymańskiego. Pod Iłżą na Kielecczyźnie dostał się do niewoli i całą II wojnę światową pracował jako jeniec u Bauerów, ewentualnie w młynie. Bardzo ciężko pracował. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy skorzystać z tej okazji i przykleić tą plakietkę weterana naszego tata. Na bytomskim cmentarzu spoczywa 30 weteranów walk o wolną Polskę. Mieszkańcy Bytomia chcą, by na każdym była tabliczka grób weterana. Ogród muzealny przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie ma szansę na gruntowną rewitalizację. Chodzi o to, by przywrócić pierwotny blask temu miejscu. Dyrekcja Muzeum Lubuskiego w Gorzowie stara się o europejskie pieniądze na realizację tej wielomilionowej inwestycji. Projekt rewitalizacji muzealnego ogrodu nie jest nowy. Powstał już kilka lat temu, jednak na przeszkodzie do jego realizacji stanęły pieniądze. Władze muzeum wracają teraz do pomysłu z nadzieją, że uda się pozyskać na ten cel środki unijne. Jesteśmy gotowi do tego, by wystartować o dofinansowanie, ponieważ mamy ważne pozwolenie na budowę poprzedzone wcześniejszą pełną dokumentacją wymaganą do tego, by aplikować o środki unijne. Czekamy tylko na ich uruchomienie i mam nadzieję, że ta inwestycja w najbliższych latach zostanie zrealizowana. Zespół willowo-ogrodowy przy ulicy Warszawskiej w Gorzowie ma już ponad 120 lat. Do dzisiejszego dnia zachowała się większość z oryginalnego ogrodu w postaci chociażby usytuowania polan, czy też rozmieszczenia ścieżek. Mamy pozostałości też dawnej architektury ogrodowej. Do dzisiejszego dnia zachowała się eksedra, zachowała się zabytkowa fontanna. A niezwykłych miejsc w ogrodzie, które tylko czekają na renowację, nie brakuje. Fundamenty domku z kory, mostek kontynental i szaniec. Chcielibyśmy, żeby te wszystkie elementy, które dzisiaj można nadal obejrzeć, zyskały blask swój pierwotny i cieszyły nasze oko. W muzealnym ogrodzie znów pojawiłby się także kort tenisowy. Nowe życie dostałby też ogród użytkowy, o istnieniu którego wie niewielu. Tutaj był dom ogrodnika, cieplarnia oraz kotłownia. Sama zieleń w projekcie rewitalizacji zajmuje ważne miejsce. Tu też musiałoby się trochę zmienić. W dużej mierze
Zachowane będą okazy te najcenniejsze, które trwają w tym ogrodzie od początku, ale mają być też wkomponowane okazy, które rosły tu już, tutaj na początku, a z różnych względów zostały wyeliminowane. Gorzowscy muzealnicy mierzą wysoko i zapowiadają, że w staraniach nie ustaną. W rozwoju muzealnictwa na zachodzie Polski pomóc może także przyjęcie dyrektor Ewy Pawlak do grona członków ICOM Polska, które jest częścią Międzynarodowej Rady Muzeów. Poprzez moją osobę, poprzez moją obecność, reprezentację w tej Radzie ma województwo lubuskie, ma nasz region, Polska Zachodnia, i jesteśmy tym samym już czynnym uczestnikiem tych wszystkich procesów, które dotyczą muzealnictwa, a nie tylko biernym obserwatorem. Po niedawno zakończonej przebudowie Zagrody Młyńskiej w Bogdańcu rewitalizacja ogrodu przy ulicy Warszawskiej byłaby kolejnym dużym zadaniem inwestycyjnym Muzeum Lubuskiego w Gorzowie. A teraz o wyszywance, czyli tradycyjnej haftowanej koszuli, która jest elementem kultury, a nawet życia codziennego Ukraińców. Tradycje noszenia etnicznych strojów pielęgnują oni także na obczyźnie. Wspólnie z Zielonogórską Biblioteką zorganizowali Międzynarodowy Dzień Wyszywanki. Wyszywanka pani Krystyny Jawornickiej została wykonana przez rzemieślniczkę z zachodniej Ukrainy. Ten region charakteryzuje się wielobarwnym haftem, w którym dominują geometryczne wzory. Pani Krystyna, jak wielu Ukraińców, ma w swojej szafie kilka haftowanych w ten sposób koszulek na różne okazje. Nosimy wyszywankę nie tylko w taki dzień, ale także w inne święta, dni powszednie czy do cerkwi. Uwielbiam hafty. Podnosi mnie to na duchu, inspiruje i łączy z Ukrainą, za którą tęsknię. Nie tylko Ukraińcy lubią i cenią swoje hafty. Dzień wyszywanki obchodzi też zielonogórzanka Kinga Olimpia Zawadzka. Wydarzenie jest dla niej okazją do podzielenia się pasją i pochwalenia swoim nabytkiem. Gdy zetknęłam się z kulturą ukraińską, zobaczyłam, że jest to taki element stroju bardzo ważny. Nie tylko w małych miejscowościach, ale także w dużych miastach, przy oficjalnych uroczystościach. Panowie stoją w garniturach, mają haftowane koszule, to robi ogromne wrażenie. Jest taka miłość do tego stroju. To buduje tożsamość narodową. To wszystko łączy nas w jedno. Nie? I to tak samo jak tutaj w Polsce, tak samo w Ukrainie, tak samo i w innych krajach, bo wiele krajów odwiedziłem, nie? I tam właśnie też z tą wyszywanką się spotykałem. Każdy region Ukrainy, a nawet poszczególne jej wioski, mają swój własny styl i kolorystykę haftu. Istnieje około 100 rodzajów i technik wyszywania, ale to nie ozdobna część jest w wyszywance najważniejsza. Wyszywanka jest talizmanem, po ukraińsku to nazywa się oberech. I te są wzory, które mamy na wyszywankach, na przykład pani ma, ja mam tutaj, to wszystkie one są takim talizmanem i oni chronią nas od wszystkiego złego. W Zielonogórskiej Bibliotece można było także zaprojektować własną wyszywankę na papierze i wykonać tradycyjny wianek. Międzynarodowy Dzień Wyszywanki Ukraińcy na całym świecie obchodzą od 2006 roku. Czy można pójść do filharmonii, nie idąc do filharmonii? Jak się okazuje, to możliwe. Muzycy z Filharmonii Gorzowskiej jutro i pojutrze będą odwiedzać miejskie skwery, parki i osiedla. Zagrają tam utwory Beatlesów, a także melodie z lat 20. i 30. Zaczynamy w sobotę po południu o godzinie 15. Sobota to będzie taki dzień zarezerwowany na miejskie nasze osiedla. Osiedle Staszica, osiedle Piaski, osiedle europejskie i dodatkowy punkt to będzie skwer zielony przed centrum Nowa Park. Natomiast w niedzielę zapraszamy do gorzowskich parków. Park Kopernika, Park Róż, fontanna przy Watralu na osiedlu Górczyn i kwadrat, czyli Plac Nieznanego Żołnierza. To nie jest nasze pierwsze wyjście, to jest już piąta edycja miejskiego grania. Zaczęło się to w pandemii, kiedy sale koncertowe były zamknięte, ludzie, melomani byli spragnieni muzyki, kultury. Nasi muzycy zaproponowali, że wyjdą na zewnątrz i zagrają dla mieszkańców miasta. Pomysł się na tyle bardzo spodobał, że zostało to w naszej tradycji. Harmonogram szczegółowy jest na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku. Filharmonia Gorzowska jutro i pojutrze na mieście. Kończymy informacje lubuskie, kolejny serwis o 21.30. Czekam na Państwa. Do zobaczenia.
Dobry, dzień dobry, Lubuskie. Dzień dobry. Tu Radio Zachód. Na 103 i 106 FM. Wielkimi krokami zbliżamy się do kolejnych wiadomości. Radio Zachód. Szukamy dziecka, które 1 czerwca poprowadzi informacje lubuskie. Czekamy na zgłoszenia mailowe od odważnych i przebojowych dzieci, które potrafią czytać, nie boją się kamery i chcą spędzić Dzień Dziecka w naszej redakcji. Trzeba będzie czytać z promptera i uśmiechać się do widzów przez całe główne wydanie informacji lubuskich. Najlepszych zaprosimy na casting. Po nim okaże się, kto zostanie małym prezenterem lub prezenterką. Wystarczy wysłać do nas filmik z krótką prezentacją. Pobawcie się w zapowiadających newsy w domu, a rodzice niech to nagrają i wyślą do nas na adres gorzow@tvp.pl, a regulamin na stronie internetowej TVP Gorzów. Nasza drużyna potrzebuje Cię od początku. Wchodzimy do gry. Będę tatą! Będę tatą. Nie piję razem z nim. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży. Bądź fast off. Wspieraj partnerkę od pierwszych dni ciąży. Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu sportowego FSO. Fitness, sport, obuwie. Manhattan, Gorzów Wielkopolski. Sponsorem programu jest Salon Mody Męskiej w Centrum Handlowym Park 111. Dzień dobry, Karolina Maduk, zapraszam na Sport Flash. Chcą zakończyć sezon w dobrych humorach, a przy okazji coś sobie i innym udowodnić. Szczypiorniści Budimexu Stali Gorzów jadą na ostatni mecz sezonu. To już będzie absolutny koniec. Budimex Stal Gorzów kończy sezon w Lidze Centralnej. Na ostatni mecz gorzowscy szczypiorniści muszą jednak pojechać w daleką podróż, bo aż do Zamościa, gdzie będą chcieli zrewanżować się zespołowi Padwy za porażkę, jakiej doznali u siebie i to podczas swojego pierwszego meczu w arenie Gorzów. Stal przegrała wtedy 23-25. Jest to dla nas tak samo istotny mecz jak każdy inny ligowy. No do tego jest tutaj smaczek, że to jest pierwszy zespół, który pokona nas w arenie i do tego teraz będzie zaraz grał w barażach, bo zajął w lidze drugie miejsce, więc mamy z kim walczyć i komu udowadniać, kto jest silniejszy. Odrobić straty będzie jednak trudno, bo Padwa to druga siła w Lidze Centralnej i zespół, który zagra w barażach o Superligę, ale z drugiej strony stalowcy nie mają nic do stracenia i z takim nastawieniem pojadą do Zamościa. Jedziemy powalczyć, jedziemy postawić się gospodarzom i mamy nadzieję wywieźć stamtąd zwycięstwo, żeby osłodzić sobie tą długą podróż. A sam mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 17. Czas na futbol, trzecia liga nie zwalnia tempa i kusi derbami. Przed nami 31. kolejka spotkań. Trzecioligowcy rozegrają trzeci mecz w ciągu 8 dni. Na szczególną uwagę zasługują derby ziemi lubuskiej w Gubinie, gdzie Karina podejmie odreby Tomodrzański. Gospodarze są w niezłej sytuacji, mają 6 punktów przewagi nad strefą spadkową, więc ewentualne zwycięstwo mogłoby oznaczać utrzymanie. Z kolei goście mają 3 oczka mniej, więc do końca muszą walczyć o ligowy byt. A każda zdobycz może okazać się na wagę złota. Na pewno to będzie mecz walki z obu stron, bo mamy tylko jeden cel, wygrać mecz i nie będzie na pewno odkładania nogi. Co my możemy zaoferować? Grę w piłkę. Podejrzewam, że Odra to samo, ale na pewno będzie walka. Myślę, że nie będą to szachy piłkarskie w sobotę, tylko fajny mecz dla kibiców, który mam nadzieję skończy się korzystnie dla nas. Stilon i Lechia zagrają na wyjeździe. Gorzowianie zmierzą się z przedostatnim w tabeli Gwarkiem Tarnowskie Góry, a Zielonogórzan czeka rywalizacja z wyżej notowanym Górnikiem Polkowice. Ciekawie zapowiada się też 29. kolejka 4. Ligi Lubuskiej, ale najciekawiej i najwięcej emocji zapowiada się w meczu Lubuszanina Drezdenko z Polonią Słubice. Ten mecz zostanie rozegrany w niedzielę o godzinie 15 w Drezdenku. W sobotę natomiast Meprozet Stare Kurowo podejmie Odronietków. Dom Przybyszów zagra ze Stalą Sulęcin. Pogoń Skwierzyna podejmie Spójnie Ośno Lubuskie. Sprotawiarz Prutawa zagra z Syreną z Bunszynek, a Czarni Żagan z Pogonią Świebodzin. W niedzielnych meczach Promień Żary zagra z Koroną Kożuchów, Lechia 2 Zielona Góra ze Stalą Jasień, a Warta 2 Gorzów podejmie Ilankę Rzepin. I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Kolejny Sport Flash w poniedziałek. Miłego weekendu. Karolina Maduk.
Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu sportowego FSO. Fitness, sport, obuwie. Manhattan, Gorzów Wielkopolski. Sponsorem programu jest Salon Mody Męskiej w Centrum Handlowym Park 111. Nasza drużyna potrzebuje Cię od początku. Wchodzimy do gry. Będę tatą! Będę tatą. Nie piję razem z nim. Nie ma bezpiecznej ilości alkoholu w ciąży. Bądź fast off. Wspieraj partnerkę od pierwszych dni ciąży. Muzyka klasyczna na tropie zwierząt. Ptaki Respighiego, koncert fletowy szczygieł Vivaldiego i symfonia Niedźwiedź Haydna. Niezwykłe dzieła ilustrujące świat natury, a w nich olśniewająca kolorystyka, nieskrępowana wirtuozeria i spora dawka humoru. Koncert symfoniczny z inspiracji naturą, 17 maja, godzina 19. Zaprasza Filharmonia Gorzowska. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów Paradise w Gorzowie Wielkopolskim. Patrycja Kasperczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Nasz kraj jutro powoli będzie dostawał się pod wpływ układu niskiego ciśnienia. Układ wysokiego ciśnienia z kolei jutro obecny tylko na krańcach północno-wschodnich. Co nadchodzącej nocy? Otóż noc początkowo pogodna, potem stopniowo wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, na termometrach od 11 do maksymalnie 12 stopni, a jutro przez napływające do naszego kraju nieco chłodniejsze powietrze pochodzenia polarno-morskiego temperatura się obniży, szczególnie tutaj na południu do 16 stopni, na pozostałym obszarze maksymalnie 20. Więcej chmur jutro w naszym regionie, przelotne opady deszczu w ciągu dnia są możliwe. W kraju z kolei w wielu miejscach jutro burze, w czasie których prognozowana wielkość opadów to 20 litrów na metr kwadratowy. Najwięcej tych burz w części Polski południowo-wschodniej. Na termometrach od 18 do maksymalnie 25-26 stopni. Najbliższe dni upalne, bardzo ciepłe, z temperaturą dochodzącą do 25 stopni. W niedzielę możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Nie popada już w poniedziałek i we wtorek. Nocami od 10 do maksymalnie 12. To wszystkie informacje pogodowe. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepów Paradise w Gorzowie Wielkopolskim.